Witajcie! Pamiętacie ostatnio tutaj zagadkę z tym kloszem? Wiecie, że to już jest ogórek Jelcz Star 25 i może jeszcze coś tam było, pamiętam, ale w tej chwili musiałem sobie przypomnieć w głowie po prostu, bo pamiętam jeszcze, jak za dzieciaka łaziłem po prostu i widziałem te klosze w różnych takich sprzętach. Przeważnie ciężarówki po prostu, ale powiedzmy, mówmy się, że to był Star 25, autobus ogórek i być może, ale Jelcz miał inne, 315 miał inne. To tylko tyle, w kamerze nie sprawdzałem jeszcze w internecie ani nigdzie, także to Wam mówię ze swojej pamięci. Ale zobaczcie tutaj, bardzo podobny, nie? Bardzo podobny, ale niższy i on nie pasuje tutaj w tą obudowę. On ma inny rozmiar. No i teraz pytanie do Was. Jest to polski, Made in Poland. Znany znaczek ZEM. Chyba tak, ale już nie pamiętam. Nie widzę w tej chwili. W każdym razie, słońce strasznie świeci. W każdym razie jest to oryginalny również klosz kierunkowskazu. No i pytanie, zobaczymy, czy sobie poradzicie. Od czego? To tyle, jeśli chodzi o zagadkę na dziś, a przejdziemy do 60-tki. Byłem rano w sklepie, w tym czasie ładowała się kamera, bo chciałem to rano Wam zrobić, pokazać, po prostu nagrać, ale nie miałem takiej możliwości, no i dokonałem drobnych zakupów. Taram! Naklejamy na maskę, ale oprócz tego jeszcze tutaj ten bolec, odkręcę tutaj to mocowanie kabiny, założę ten bolec tutaj, i zakładamy zaczep, bo potem, tak jak mówiłem Wam w poprzednim filmie, tego się już nie da zrobić bez ściągania tego mocowania kabiny, a lepiej to teraz zrobić, jak później się z tym męczyć, jakieś tam podnośniki cudne na kiju kombinować, żeby to zrobić tak jak trzeba. Także takie zadanie na dziś. Oprócz tego słuchajcie, co, tak jak widzieliście, łańcuszek zamiast tego cięgła tutaj, które było przedłużone bardzo ładnie, świetnie zrobił to Robert, tutaj tą przedłużkę do sprzęgła, sprzęgło już zupełnie inaczej chodzi, to też widzieliście, ale składam jeszcze dodatkowo te skrzynki, tutaj wszystko poskręcam jak należy, no i zrobimy próbę. Próbę zrobimy taką, słuchajcie, bo dlaczego on tak słabo chodził, bo też mnie to zastanawiało, ale okazało się, że to cięgło tutaj gazu dochodziło o mniej więcej dotąd. I dalej po prostu to nie chciało za nic pójść. I teraz przekręciliśmy troszeczkę, to odsunęliśmy i teraz jak się dodaje gazu, to idzie do końca i o to właśnie chodziło. Także pedał gazu teraz świetnie reaguje. Mam nadzieję, że to też zobaczymy przy jeździe próbnej, jak to będzie wyglądało. No i a propos chodzenia na trzy gary, bo tam słyszałem takie, też widziałem podpisy. Nie, nie chodzi na trzy gary, chodzi na cztery. Normalnie wszystko jest jak trzeba. Ale być może po prostu to właśnie, że on był taki mułowaty, ten gaz nie dochodził, ja nie mogłem po prostu z piątki wystartować, co jest raczej dziwną sprawą, bo przy tamtej żółtej, no to przecież tam z piątki mogę normalnie, startuję, jadę, prawda? I tu mnie to zastanawiało, dlaczego on po prostu nie startuje z tej piątki, no ale to już teraz się wyjaśniło, bo ten gaz nie chodził do końca, no a teraz to wszystko jest jak trzeba i teraz zobaczymy, mówię, zamontuję ten, zrobimy naklejki. Zrobimy, proszę ja Was, tutaj ten zaczep założymy, no i zrobimy jazdę. Aha, jeszcze skrzynki, dopiero po założeniu skrzynek, znaczy tej skrzynki, tej jednej, zrobimy jazdę próbną. No, bolec już wyjąłem, wykręciłem. Teraz weźmiemy tego. Tutaj ta łapa, widzicie, od tej kabiny też wyjęta. Teraz to trzeba tu wcisnąć. O. Siedzi. A, to tak jest, że tutaj zawleczkę wepchnę z tej strony i będzie po robocie. Fajny pomysł. Bardzo pożyteczny, muszę Wam powiedzieć. Ciekawe, zaraz powinienem gdzieś mieć zawleczkę. Ale zanim zawleczkę, to z powrotem można założyć tą łapę. Żeby przypadkiem nie chciało się komuś zapomnieć ją założyć. Kurczę, zrobiłem, wiecie co? No takie coś. A zaczep kto założy? O. No i teraz trzeba najpierw zaczep, kurczę. Dobrze, że się połapałem w porę. Dobra, i
teraz jak on ma być. On ma być tutaj na dole. O. I tutaj ma być gdzieś. To wtedy się go ustawia. Dobra, wiem o co idzie. Chodziło. O! I teraz jest. I teraz tu go do góry. Tylko czy ja go dobrze założyłem? Czy on nie ma być odwrotnie? W tamtą stronę. Nie, bo wtedy będzie... Wtedy bym go nie założył. Dobrze jest. I teraz tutaj gdzieś go trzeba... O! O to chodziło. Pyk. No i zawsze to od razu inaczej, już inna maszyna jest od razu. Pożyteczna przyczepa, wszystko można tu już targać. Dobra. To teraz założymy to. A może najpierw te małe śrubki, bo one tam zawsze na wierzchu i zawsze przytrzymają coś. Raz. O, i już teraz to się trzyma. I teraz można swobodnie tutaj wkręcić te boczne. O, złapała. No w tej sytuacji to jest tak, że słuchajcie, nawet gdybym tutaj tej zawleczki zapomniał jakimś cudem, to przez tą łapę od kabiny ona po prostu nie wypadnie to. Także też jest taka dobra sprawa, ale zaczep oczywiście by się mógł poluzować. No a po co to? O, i jeszcze jedna tam na końcu. Oj, to nie sięgnę tak, żeby znowu kamerą nie przywalić w coś. O, złapane. Dobra, dokręcę to i wracamy, będziemy przyklejać naklejki. No, to bierzemy naklejki. Słuchajcie, powierzchnia już odtłuszczona. Zobaczymy. A miałem ich wcale nie kupować, powiem wam szczerze. Tylko jak kupowałem ten słożeń do tego zaczepu, to po prostu przeszedłem obok naklejki. No i jak przeszedłem obok naklejki, no to mówię, a tak wszyscy piszą naklejki, naklejki, będzie ładnie wtedy, nie? Wiem, że będzie ładnie. To żeby było ładnie, to trzeba umieć to nakleić. O. O, może być? Lepiej? No, mi też się podoba. Dobra, to jest jedna rzecz. Teraz bierzemy drugą. No i do czasu, słuchajcie, jak trafią się fajne blachy, przejdziemy się spieszy, żeby to jakoś na wariackich papierach blachy kupować. No nie spieszy się. O, to będzie gdzieś na środku, tak? O. Prawie trafiłem. O. Druga. Mam jeszcze, słuchajcie, taką jedną fajną naklejkę. Najszybszy we wsi, ale nie ma gdzie nakleić, bo jeszcze nie ma kabiny. Zobaczymy, nakleję ją chyba jak przyjdzie kabina. A to nie z tej strony, bo tu będzie z tej zaczynanie to.
No co się dzieje, nie da się odkleić. O, jest, dało się odkleić. Teraz zobaczymy tak, żeby to miało, żeby wylądowało na środku jakoś. O! I gitara. Lepiej? Co powiecie? Mi się podoba. Od razu inaczej. Normalnie ciągnik jak trzeba. To wyrzucimy. No tu nie zostawię wiaderku, bo to zaraz wiatr zwieje. I tyle. No i co? Jeszcze słuchajcie. O, od razu inaczej. Jeszcze założę tą skrzynkę. I zrobimy jazdę próbną. Zobaczymy, jak się sprawuje sprzęgło. Czy ten hamulec ręczny się nie podnosi i takie różne rzeczy. A poza tym ten gaz podkręcony powinien tutaj pokazać, że ciągnik zupełnie inaczej będzie pracował. A słuchajcie, bo patrzcie się tutaj, bo teraz wam pokażę, bo wy myślicie, że nie wiem, tam niektórzy, ale to hejterstwo całe. Zobaczcie, temperatura, zimny silnik zupełnie. Także go odpalimy, zobaczycie, jak on odpala i zobaczycie, jak dodaje gazu. To trzeba zawsze 10 razy sprawdzić, nigdy nie jest za mało. Widzicie, jak pali elegancko? A teraz zobaczcie, jak ten gaz będzie tutaj wchodził od razu, jakie są obroty silnika. To teraz zimny, to on tam dymi, kopci trochę. Wygląda teraz przy gazie, ale to jest pół gazu. Teraz jeszcze nie ma całego. Zobaczymy, jak się w drodze sprawi. No, to zakładam skrzynki. Tu ciągnik gasimy. No, ale widzicie, także teraz od razu inne obroty są po prostu. Ciągnik wchodzi bardzo ładnie, płynnie, to mi się też podoba. No i zobaczymy. Jeszcze jedno, słuchajcie, wiecie co? Mi się wydaje, że on tutaj tak dziwnie chodzi, a może to też po prostu powietrze, bo gdzieś tam, no trzeba to sprawdzić, trzeba to po prostu sprawdzić, bo samo się nie sprawdzi. I ten. I tu widzicie, jak to wygląda. No muszę to, kurczę, blade dojść do tego. Obudowę, słuchajcie, mam. Gdzieś ją tutaj nawet ostatnio widziałem. O, tu wisi. I obudowę chłodnicy założę, tylko też ją jeszcze oczyszczę, wymaluję po prostu i spróbuję ją założyć. No i zobaczymy, jak to będzie, ale dobra, dosyć tego gadania, montujemy skrzynkę. No słuchajcie, zanim pokażę wam, co zrobiłem przy ciągniku, to jeszcze dzisiaj jadę na spotkanie z dwoma rolnikami. Są bardzo zainteresowani, okazuje się, że zainteresowanie tym tutaj w mojej okolicy no jest bardzo, bardzo takie interesujące. Są ciekawi rolnicy, więc jadę, chłopaki, także będę na pewno, zobaczymy, sami się przekonacie, bo nie musicie tego rzucać nie wiadomo ile, po prostu rzućcie sobie to na kawałek, tyle co w tym worku, nie jest 15-20 kilo i sami się przekonacie, no zobaczycie, co to jest, jak to po prostu odkwasza i co się z tym dzieje, także nic to nie kosztuje, a jest naprawdę warte uwagi. Tutaj, słuchajcie, wracając do ciągnika, no to już widzieliście, aha, jeszcze tego szmegowego tutaj takiego gnata założyłem do przyczepy. Mam, leżał niepotrzebny, to niech będzie tutaj. Podest, skrzynka, przymocowane wszystko. Można właściwie zrobić próbę ciągnika, jak on, proszę ja was, jeździ. Interesujące, nie? No to zaraz pojedziemy. Ale naklejki fajne. No. To moi drodzy, jedziemy na przejażdżkę sprawdzić sprzęgło i takie tam inne bajery, co tu słychać. Patrzcie, kontrolki pięknie świecą i to jest właśnie to, kurczę blade, oryginalne, a nie jakieś tam dziadostwo.
zobaczymy z tej piątki. Na małym gazie, a na dużym? Nie chce? A z czwórki? Fajny, powiem wam, że wygodnie na nim.
górę złapał, trzyma, zielone jest, to idzie dobrze, świnia chodzi pięknie. Ale coś z tymi obrotami ma nie tak. Takie odnoszę wrażenie. No i... Aha. No i... Taka przejażdżka dzisiaj. Taka przejażdżka, no i widzicie. Ładnie pali wszystko, ale coś mu nie gra. Trzeba sprawdzić jeszcze. To tyle w każdym razie z drugiej takiej jazdy próbnej 60 po remoncie. Jeszcze parę drobiazgów. No trzeba takie, zawsze te rzeczy na końcu zajmują najwięcej czasu, bo a to trzeba sprawdzić, a to tamto. A to jeszcze coś innego. No i ten. I tutaj mówię, kurczę blade, zobaczymy co tu jeszcze. Przyjdzie Robert po południu. Niech zagląda, on się zna. Andrzej to samo, będą wiedzieli. Tymczasem tyle na dzisiaj z drugiej jazdy próbnej. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'm a